jak ludzie mówią, że narzekają na ceny? To znaczy, no powiem teraz, no wszyscy troszkę narzekają, no ale też nie ma co się zrażać. No my robimy swoje, jestem pszczelarzem 25 lat. I to jest główny pani zawód, z tego tak, pani żyje. Tak, ja mam firmę Uloterapia, ponieważ mam też domek pszczeli, gdzie super, można oddychać powietrzem ulowym. I to jest w Janowcu, koło właśnie Szprotawy. Gratuluję, także i powodzenia, życzę wszystkiego dobrego. No i muszę zakończyć jednym słowem. Proszę iść na wybory. Okej. Okay. Groszy 20 poszło jajko, nie? O 30 groszy jedno jajko do góry, tak? Tak. A ludzie narzekają na ceny? Bardzo. Okej, okay, nie przeszkadzam w pracy. Niestety. Wszystkiego dobrego. Wiem, dobrego, wiem. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Ale chwalam za jakość, proszę, do nagrodku. Wiem, że chwalą. Tutaj mówili o tych jajkach. Każdego dnia poruszam się po niewielkich miejscowościach. Dzisiaj akurat Zielona Góra, czyli spore miasto. Jestem tu dzisiaj z powodu tego, że obchodzimy dzisiaj Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Przed chwilą widziałem się z Amazonkami Zielonogórskimi, zrobiliśmy wspólny marsz po to, żeby mówić o tym, jak ważna jest profilaktyka, jak ważne jest nowoczesne leczenie i żeby w ogóle ludzi informować o tym, że rak to nie wyrok i że trzeba i musimy z nim walczyć. A przy okazji zawsze, jeśli jestem w mieście, miasteczku czy wiosce, staram się odwiedzić lokalny ryneczek, porozmawiać tutaj z ludźmi o ich problemach. Zapytać im, jak się żyje im w tej trudnej, w trudnym czasie inflacji, zagrożenia wojną. Bardzo narzekają na wzrost cen. Mówią, że nie potrafią przewidzieć cen swoich towarów dokładnie z tygodnia na tydzień. To wszystko tak leci do góry. Rozmawiałem z panią, która sprzedaje jajka. Mówi, że w ciągu ostatnich kilku tygodni jedno jajko podrożało 30 groszy. No to są jakieś drastyczne podwyżki. Rozmawiam z ludźmi, którzy robili zakupy w warzywniaku i mówią, że 70, 80 zł, 100 zł. No ceny szybują do góry, ludzie się tym martwią. Widać, że jest takie zmartwienie sytuacją. Dzień dobry, dzień dobry. Więc jest i ryneczek, są Amazonki, a teraz jedziemy do Kożuchowa, do Nowej Soli, żeby porozmawiać z ludźmi w tej części województwa lubuskiego. No właśnie, problem drożejących cen, inflacji, czy ludzie oprócz narzekania na wysokość cen mówią też, czym to jest spowodowane, kto to spowodował, co? No, inflacja ma bardzo wiele różnych przyczyn. Na pewno to, co się dzieje wokół naszej wschodniej granicy, ma na to także wpływ, ale niestety także błędne decyzje rządu, NBP-u, zaniechania NBP-u, zbyt późne reakcje, brak zrozumienia przez prezesa Glapińskiego, a przynajmniej w jego przekazie zewnętrznym, mechanizmów makroekonomicznych, które się w Polsce dzieją. To wszystko powoduje to, że cierpią dzisiaj dokładnie ci ludzie tutaj na tym rynku, bo oni mają towary dzisiaj o 30% droższe, sami muszą kupić towar 30-40% droższy, więc z jednej strony bardzo się martwią przyszłością, a z drugiej strony mówią, panie Bartku, zróbcie coś z tym, no więc zrobimy. No właśnie, czy są jakieś plany, co zrobicie? Przede wszystkim dzisiaj trzeba ustabilizować sytuację w Polsce, zmniejszyć rozbuchanie administracyjne, to szalone wydawanie milionów złotych przez rządzących w sposób kompletnie niekontrolowany. No i zaczynamy tak naprawdę bieg kampanii wyborczej, która z każdego dnia jest coraz bliżej. Trzeba zatrzymać to szaleństwo, które się w Polsce dzieje, trzeba ludziom dać nadzieję, trzeba pokazać, że jesteśmy partnerami w Europie, że za naszą zachodnią granicą mamy przyjaciół, a nie wrogów, a za wschodnią granicą musimy ludziom pomagać razem z innymi państwami europejskimi. To są kluczowe sprawy. A poza tym zwykłe podstawowe sprawy. Ludzie chcą mieć dostęp do nowoczesnej medycyny, chcą mieć dostęp do in vitro, chcą być wolni. Nie chcą, żeby ktoś podejmował decyzję za nich, co mają robić w niedzielę, czy jak mają żyć. O tym tu mówią, na rynku w Zielonej Górze.